tak wygląda cała przepompownia walmartowska. Także jestem w magazynie Walmartu. Przywiozłem tu 11 palet i tak delikatnie z ukrycia pokręcimy troszeczkę, jakby ktoś nie okrzyczy. Chcieli, żebym przyszedł do środka, więc przyszłem. Towaru różnego rodzaju, nawet karma dla kotów. Przydałaby się taka paleta, miałby Tiger co jeść przez 2 lata. I taki tam różny towar, jakiś papier toaletowy, różne konserwy, jedzenie dla piesków, wszystko co w Walmarcie można kupić, to tutaj magazynują. Regały mają bardzo wysokie, trzeba przyznać. Są to regały wysokiego składowania. I tak to wygląda. Tutaj jakieś sosy albo majonezy z Krafta. Jest tego troszeczkę towaru. No ale sieć jest bardzo duża. Walmart to jednak jest Walmart. Nie chcę za bardzo się tutaj zapuszczać w zakątki, bo mnie tu teraz wózki widłowe poprzejeżdżają. Gościu to co przywiozłem rozdziela na, z jednej dużej robi dwie małe. Porozcinałem tylko tą stretch folię i daję na palety puste. Na puste palety i piętruję już podwójnie. Picture! Tak, pomogłem mu te palety przepakować. Rozcinałem tylko tą folię. No, on se to łapał i kładł na ten. Pół do 10 jest, mówi przyjdź o 10, da mi papiery. Także muszę jeszcze pół godzinki poczekać. Miałem dostawę ustawioną na 7.30, do 10 będzie 2,5 godzinki. No, ale to tak jest, że tu trzeba trochę swoje wystać, wyczekać. Pogoda się ładna robi, słońce wychodzi, więc jest fajnie. Dobra, idziemy do traka. Także pół godziny czekania i nudzenia się, choć tu jest tyle dobrze, że mają internet. Można sobie posłuchać muzyki, czy coś popatrzeć. Ale poczekamy, pół godziny to nie jest dużo. Marchewki sobie z domu pobrałem, żeby było co chrupać. Także jak już rozładowany jestem, papiery mi dadzą i przyczepę zawiozę na yard pustą, wezmę drugą załadowaną. Nawet nie wiem co załadunek jest, ale już czeka na mnie. I z tym trzeba lecieć do Iowa. Dzisiaj jest sobota. W poniedziałek rano muszę być na miejscu. Czyli dzisiaj trochę pojedziemy do granicy. Jutro już przekroczymy granicę i północna Dakota, południowa Dakota. No i tam się będziemy wbijać do Iowy. Tak myślę, że tak polecimy. Jeszcze zobaczę na mapie, bo jeszcze nie patrzyłem. W końcu się wyrwałem z tego kołchozu. 10.30. Od 7.30 to by było 3 godzinki. 3 godzinki, żeby zrzucić kilka palet. 11 sztuk. Ale Walmart się rządzi swoimi prawami. I trzeba swoje odczekać, swoje odstać. Mimo, że się im nieraz pomaga, bo trochę szybciej, ale to jest jedno. Nie mają szans, wszystko dokładnie i tak dalej. Ale nieważne, jedziemy, przyczepa pusta, zostawiamy na placu pustą, bierzemy pełną i uciekamy na wschód kraju, a potem na południe.
droga jest zamknięta, ale zjechałem sobie, żeby sprawdzić, jak ja na tylnych osiach stoję, bo mam mocno do przodu posunięte. Boję się, że w Ameryce będzie troszkę za bardzo, więc jak trzeba będzie, to je trochę cofnę do tyłu. 13,5 na drivingach, więc jest ok. Jest ok, dobra. Tak w kilogramach mówiąc, 15,300 jakoś tak wychodzi, żeby było ok. Dobra, można jechać dalej. Także jestem pewien, że mam ok ładunek. Nie jestem nigdzie przeładowany na żadnych ośkach. Do naszej przystani, gdzie będziemy rzucać naszą kotwiczkę. Miejsca jest dużo po lewej, także jest fajnie. Jest gdzie zaparkować, jak zawsze zresztą. I to mi się tu właśnie podoba, że tutaj miejsca nigdy nie ma, a do granicy jest rzut beretem, albo jak to woli, rzut kamieniem. Droga tutaj szutrowa dalej jest. Jeszcze nie wylali asfaltu.
pochylić się na tym, na podłokietniku od fotela. A dobra, wyjedziemy naokoło. Zrobimy lekki rekonesans stacji paliw. Petropass, czyli Petro-Canada. No Petropass to już taka podciężarowa auta. Śpią najlepsze. Cofniemy i będziemy mieli na dzisiaj fajrancik. No, pół roku tutaj nie byłem. Uszkodziłem, bo złamała mi się jedna stopka, ale to można wymienić ten uchwycik. Także nie ma problemu. Nie wiem, czy będę coś jadł, ale chyba już nie. Proszę, mi się najadł kanapek w Móżdżo, a mam obiad. Myślałem, że obiad jest na kolację, czyli zrobię taki obiadu kolację, ale już chyba jeść nie będę, bo to na noc. Przy moim brzuchu to niewskazane. Trzeba dbać o dietę i się trochę odchudzać. Dopakuję tylko baniaki do pełna. Choć tak powietrze mi zejdzie. Rano będę musiał dopompować, bo na pewno będzie mniej niż minimum. Niż wymagane minimum. Ucieka. Jak dłużej postoi. Także ten dzień można by nazwać jest skończony. Jutro mamy kolejny dzień. Także trzeba iść spać, żeby rano wstać i kamerką nagrywać. Także do jutra.